hymnu. Witamy nowy rok szkolny. Dla wielu z Was to dzień szczególny. Nowa klasa, nowi koledzy i koleżanki oraz okazja do zawarcia nowych znajomości. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na rozpoczęciu roku szkolnego. Witam w szczególny sposób Was, młodzież, zespołu szkół sportowych. Nareszcie dość nudy w czasie wakacji. Zacznie się coś fajnego dziać w szkole. Rok 2018 to szczególny rok. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Żyjemy w wolnej Polsce, żyjemy w demokratycznym kraju. Szanujmy to, szczególnie wy, młodzi ludzie. Szanujmy to, że ktoś kiedyś, 100 lat temu, powalczył o naszą wolność, że możemy żyć w wolnej ojczyźnie. Jeszcze mamy dzisiaj taką uroczystość. 35 lat temu w tym budynku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 12. Dzisiaj poprzez różnego rodzaju przekształcenia i reformy tej szkoły nie ma. My jako Zespół Szkół Sportowych jesteśmy, można tak powiedzieć, spadkobiercą tamtych dni. I dzisiaj przedstawiciele rodziców, przedstawiciele grona pedagogicznego tamtej szkoły ufundowali taką piękną tablicę upamiętniającą właśnie to, że tutaj w tym budynku była Szkoła Podstawowa nr 12. Przyjaciele, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Wracamy do historii. 200 lat temu, prawie że, Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu zamieścił taki tekst. Nie ma szkół, które by uczyły życia z ludźmi i w świecie. I myślę, że wtedy, kiedy podjęliśmy działania na rzecz nazwania tej szkoły tytułem Przyjaźni Narodów, to te 200 lat później to było takie działanie, aby stworzyć szkołę, która uczy funkcjonowania, bycia, kontaktów z ludźmi i z światem. Bo to, co powiedział pan dyrektor, jest istotne, przedmioty, nauczanie, ale my żyjemy w konkretnym świecie i w konkretnym środowisku. Tak było, kiedy powstawała ta szkoła. Tu osiedle, które powstawało, waszych rodziców, waszych dziadków sprowadzili, nikt się nie znał. To szkoła spowodowała, no i kościół, no i sklep, bo te trzy rzeczy zawsze są, spowodowały to, że stworzyły się więzi społeczne, które mamy do teraz. Że widzimy się, że się przyjaźnimy. Uczenie przyjaźni nie jest łatwe. Szanowni Państwo, zakończyliśmy oficjalną część dzisiejszej uroczystości. Mówiłem, Hero, że ten idiotyczny wynalazek Thanatosa to jakieś perpetuum mobile. Przyniesie nam same kłopoty, ale czy ktoś mnie jeszcze w ogóle słucha? Owszem, słucha. Tylko ty coś ostatnio za bardzo zrzędzisz. Cały Olimp podzielił się gdzieś po tym nowym świecie i nikogo już nie ciągnie do boskiego życia z nektarem i ambrozją. Przepraszam, a w którym jesteśmy obecnie w przedziale czasowym? Bo chyba się zgubiłam. Podobno zaczął się XXI wiek jakiejś nowej ery, która w ogóle nie mieści się w mojej boskiej głowie wszechmogącego. Schowaj to jabłko, Eris. Już dość zamieszanie narobiłaś przed laty na weselu Tetydy i Poleusa. Wystarczy nam jedna wojna trojańska. Ty też nie pokazuj się więcej z tą puszką. Słyszałem, że mają tutaj nie dość problemów z gospodarką. Jakieś 500+, 300 na start. Zamknijmy te paskudstwa. Szukałam cię wszędzie. Podobno byłaś na dyskotece i nauczyłaś się jakiegoś nowego tańca. My też go umiemy. To techno dance. To ty, Eris, znów rzucasz jabłkiem? Nie rób tego. Przez te ich salony piękności, solaria czy chirurgów plastycznych nie będę wiedziała, którą dziewczynę zaoferować Parysowi. No ale Parys już się ożenił. Z jakąś Barbie? Aha, ją uznał za najpiękniejszą i walczył o nią z jakimś Kenem. Powalił go w zapasach. Czy tu też organizują igrzyska na moją cześć? Na twoją to nie wiem, ale mają tam tego swojego idola, tego jak mu tam szło? Stocha. A to ten, co leci, jak mu się ziemia skończy. Zna naszego Ikara? Nie wiem, ale Hermes mu kibicował, on będzie wiedział. Patrz, idzie. Hermesie,
Gdzie podziałeś swoje skrzydła, Onok? Już ich nie potrzebuję. Wystarczy mi Red Bull, który dodaje skrzydeł. Wracam właśnie ze szkoły. Zapisałem nas wszystkich na tutejszą edukację. W tej szkole po reformie? Ale że do liceum, gimnazjum czy podstawówki? Gdzie wykłada Sokrates? Czy ty, Pandoro, nie miałaś czegoś przypadkiem wspólnego z reformą oświaty? Z reformą to... No może troszeczkę, ale tak troszeczkę może. To już wszystko jasne. Nie, ja mam tego dosyć. Wracajmy do naszych czasów. Hermesie, szukać mi tutaj Thanatosa. Może znowu gra z Syzyfem na komputerze. Na tym zakończyliśmy naszą akademię. Dziękujemy wszystkim za obecność.